We are beginning our crossing old historical port of Gdańsk. On the left side you see the crane, which was built in 15th century. It was the biggest port crane in Europe. And on the right side you see ship Sołdek, its first ship built in Gdańsk shipyard after the war in years 48-49. Now it's museum ship. Po prawej stronie wyspa Ołowianka i trzy spichlerze, siedziba Muzeum Morskiego. I także po prawej stronie Sołdek, pierwszy statek zbudowany w Soczni Gdańskiej po II wojnie w latach 48-49. Pierwszy statek w ogóle w polskich stoczniach zbudowany, noszący imię Stanisława Sołdka, który był pracownikiem Stoczni Gdańskiej. Sołdek roku 80. pływał pod polską banderą, pływał między Szczecinem a portami skandynawskimi, a teraz, tak jak żurek, jest oddziałem Muzeum Morskiego. On the right side you see granary, which was built in 17th century for the Polish king, so it's a luxury hotel. And next to it, former power plant, built in 19th century, now is sit of Gdański Harmonics. Po prawej stronie spichlerz królewski, zbudowany w wieku XVII dla Zygmunta III Wazy. Tutaj magazynowano zboże pochodzące z prywatnych folwarków polskich królów. Teraz jest to hotel. I obok niego XIX-wieczny budynek Rady Miejskiej Elektrowni, który ponad 20 lat po gruntownej przebudowie służy jako siedziba Filharmonii Gotyckiej. Po lewej stronie nabrzeże rybackie, tutaj do czasów II wojny zatrzymywały się łodzie rybackie z Półwyspu Helskiego. I też po lewej stronie, najstarsza część Gdańska, tu znajdował się początkowo grób książęcy, później zamek krzyżacki. Zamek został rozebrany, gdzie kupiłem czasy i zabrałem się tam widoczne elementy, kaształa wężką właśnie mijamy oraz fragment zagranego polu. On the left side there is the oldest part of Gdańsk in 14th and 15th centuries. Here was located Teutonic Castle, and in front of us you see opening bridge. Przed nami zbudowana w 2017 roku podnoszona kładka. On the left side you see modern building, it's museum of Second World War, built in 2016. And also on the left side, the oldest industrial area. In the Middle Ages there have been shipyards, and now you see here the new apartments. Po lewej stronie nowoczesny budynek, jest to zbudowane w 2016 roku Muzeum II Wojny Światowej. I też po lewej stronie dawne tereny stoczniowe. Tutaj od średniowiecza znajdowały się stocznie naprawiające, remontujące statki, a teraz tutaj widzimy nowe osiedle apartamentowców. Teraz płyniemy rzeką Motławą, jest to rzeka niewielkich rozmiarów, długości około 65 km i za kilka minut dopłyniemy do ujścia Motławy do Wisły. Po prawej stronie Marina, gdańska przystań jachtowa. Dalej niewielka stacja benzynowa dla jednostek pływających, dla łodzi, dla jachtów, przystań Policji Wodnej oraz Półwysep Polski Hak. Było to miejsce postoju flisaków. Flisacy do Gdańska na tarfach przywozili zboże, które tutaj było suszone i sprzedawane, a teraz na Polskim Haku widzimy plac budowy kolejnego osiedla apartamentowców. I ta część Gdańska bardzo się zmieniła w ciągu ostatnich kilku lat. Jeszcze parę lat temu były to tereny zaniedbane, opuszczone, a teraz właśnie widzimy nowe inwestycje.
now we are sailing along Motuava River. It's a small river, about 65 kilometers long. And in a few minutes we'll reach Vistula, the longest Polish river. On the right side you see the fisher houses from 18th century. And in front of us there is mouth of Motuava into the Vistula. Now we are sailing through the speed about 4 knots, it means 40 miles per hour. And on the Vistula we will accelerate to 7 knots. Po prawej stronie mamy rybackie z wieku XVIII, w stanie opłakanym, ale są tam jego budowy, rekonstrukcji. Także po prawej stronie pozostałości po bazie rybackiej, po dawnych zakładach rybnych. A przed nami już Motuava wpada do Wisły. To ramię Wisły nosi nazwę Matwej Wisły, dlatego że w wieku XIX odgrodzone jest śluzą od głównego ujścia i służy jako kanał powrotowy. Teraz płyniemy z prędkością około 4 węzłów, czyli 4 mil morskich na godzinę, więc około 7 km na godzinę. A po wypłynięciu na Wisłę się rozpędzimy do 7 węzłów, tak jak pozwalają przepisy portowe. I już wpływamy na Wisłę, która płynie z prawej do lewej strony i popłyniemy na stronę kanału Kaszubskiego. Po prawej stronie tereny portowe na brzegu Bytomsko z żółtym budynkiem. Jest to wytwórnia Słodzenia Świętego, która zaopatruje browary niemieckie i holenderskie w słup. A po lewej stronie jedno z ważniejszych miejsc na trasie naszego rejsu, na Krajowie Stoczni Gdańskiej. Za chwilę Państwu powiem o historii tego miejsca, obecnej sytuacji. Na razie skupmy się na tym, co widzimy. Widzimy dawne wydziały silnikowe Stoczni Gdańskiej, a teraz są tutaj produkowane luksusowe jachty. I także po lewej stronie, nieco w głębi, pomnik poległych stoczniowców i Europejskie Centrum Solidarności. On the right side there is port area and yellow building, barley malt factory providing malt to German and Dutch breweries. On the left side there is area of Danish shipyard, which is known for the Spanish, he was working at Valencia, our former president, to establish great union solidarity, but here began the end of communism in Europe. And the first shipyard was founded in 1944 by German government, it was trading shipyard production for German Navy. After the Second World War, Gdańsk shipyard was one of the biggest shipyards in the world. And right now, Gdańsk shipyard is divided on small companies, which are producing sailing boats and steel construction. Po lewej stronie cały czas dawne tereny Stoczni Gdańskiej i parę słów o historii tego miejsca. Pierwsza stocznia z dokonania powstała w celu wieku XIX, została założona przez władze pruskie, jako stocznia wojskowa, nazwana stoczni Czesalskiej i produkowana dla pruskiej i niemieckiej marynarki wojennej. Pod koniec wieku XIX w jej sąsiedztwie powstała prywatna stocznia zakonana Szpitala. A po II wojnie, aby do stocznie połączono i utworzono Stocznię Gdańską. W okresie powojennym Stocznia Gdańska zbudowała ponad 1000 statków. W latach 60. i 70. była jedną z największych stoczni na świecie, zatrudniała ponad 20 tysięcy pracowników. Po przemianach stocznia przeżywała trudne chwile i obecna sytuacja wygląda następująco. Stocznia jest podzielona na mniejsze zakłady, mniejsze spółki. W dalszym ciągu tu się odbywa produkcja, z tym, że nie budowa statków, a budowa jachtów, które widzieliśmy, a także produkcja konstrukcji stalowych. Na przykład na brzegu po lewej stronie widzimy elementy elektrowni wiatrowych dla odbiorców ze Szwecji.
On the left side you see offshore windmills, which are here produced and exported to Sweden. Po lewej stronie już kolejna stocznia, Gdańska Stocznia Remontowa. Znajduje się w doskonałej kondycji finansowej i ekonomicznej, świetnie się odnalazła po przemianach i jest uznawana za jedną z najlepszych stoczni remontujących statki na świecie. I po lewej stronie będziemy właśnie mijali klientów Gdańskiej Stoczni Remontowej. On the left side there is another shipyard, the Gdańsk Ship Repair Yard. It's one of the best ship repair yards in the world. And on the left side you see its customers. Now you see Russian fishing ships. The Russian ships are here repaired for one very important reason. It's cheaper than the Russian shipyards. And on the right side there is Chemical Key and Chemical Factory, which is producing fertilizers. Po prawej stronie na brzeże chemików oraz zakłady chemiczne należące do grupy Azoty Puławy. Tutaj są produkowane wody sztuczne, a po lewej stronie już klienci Gdańskiej Stoczni Remontowej. Teraz mijamy rosyjskie statki rybackie, nasi stali klienci. Statki, które na co dzień łowią ryby na północnym Atlantyku i co roku jesienią przepływają do Gdańska na remont, na zimowanie, dlatego że tutaj opłaty są niższe niż w Rosji. Jednostki już wiekowe, zbudowane dla latach 80. w stoczni w Stralsundzie w dawnej NLD. On the left side you see the next customer of the next ship repair is the container ship, which is working in Luxembourg. Po lewej stronie kolejny statek remontowany w stoczni remontowej, kontenerowiec zarejestrowany w Luksemburgu. Statek średnich rozmiarów, długości około 170 metrów. Średnich rozmiarów, gdyż największe kontenerowce mają długość do około 400 metrów, czyli są ponad dwie większe niż tam, które właśnie mijamy. On the left side you see one more customer, Gdańsk Ship Repair Yard, a Russian general cargo ship. I po lewej stronie jeszcze jeden klient Gdańskiej Stoczni Remontowej, także statek rosyjski. I tym razem jest to jednostka uniwersalna. I to mało puszczamy tereny stoczniowe, tak jeszcze dla podsumowania o przemyśle okrętowym w Gdańsku. Otóż w okresie PRL w Gdańsku były trzy duże stocznie. To była Stocznia Gdańska Lenina, Stocznia Północna i Stocznia Remontowa. Obecnie Stocznia Gdańska jest podzielona na mniejsze zakłady, mniejsze spółki, natomiast Remontowa połączyła się z Północną, utworzyła grupę kapitałową, spółkę akcyjną. I Remontowa statki remontuje, co widzimy, a Północna statki buduje. Po
lewej stronie w głębi nam się ukazuje stadion zbudowany na 2012. Tutaj rozegrano 4 mecze podczas Mistrzostw Europy, na stadionie na Selekcja. Też po lewej stronie z okien zbudowających na Mistrzostwach Europy. Lecce 54 years, po lewej stronie budynek, który wygląda jak dworek szlachecki, jest to pochodzący za 20 minionego stulecia lany Urząd Pocztowy Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk 3. Tutaj obsługiwano Polską Pocztę Zamorską. Jedna uwaga, to nie jest budynek w sezonie 39, tylko jest się Gdańsk 1 w Śródmieście Miasta. Powolnie była to siedziba Urzędu Celnego, a teraz to budynek administracyjny należący do Zarządu Portu Gdańskiego. Which are imported from Norway and Scotland. And on the left side you see new built sugar terminal. Poland is the biggest sugar exporter in European Union. Po prawej stronie widzimy hałdy kamieni, które przywozimy z Norwegii oraz Szkocji. Także po prawej stronie znowu to jest z kolei eksport, przede wszystkim do Chin. Po lewej stronie nabrzeże Wiślane i nowo zbudowany terminal cukrowy. Polska jest jednym z największych eksporterów cukru w Unii Europejskiej. Jest także w porcie wewnętrznym. Gdański port jest obecnie drugim co do wielkości portem Morza Bałtyckiego po Petersburgu. Złoty Narod bije rekordy przeładunków. A wobec tego, że Polska ma świetne położenie, mamy średnie sąsiadów, a przednik jest bardzo strachu do morza. Czesi, Słowacy, Białorusini. Przez port gdański przechodzą nie tylko polskie towary, a także naszych sąsiadów. We are in Port of Gdańsk, which is right now the second biggest port on the Baltic Sea after Petersburg. It's because Poland has a very good location. We have 7 neighboring countries and 3 of them are landlocked: Czech Republic, Slovakia and Belarus. At the Port of Gdańsk is handled not only Polish cargo, but also cargo of our neighbors. Po prawej stronie basen górniczy, największy basen Gdańskiego Portu Wewnętrznego, który powstał w okresie międzywojennym, w latach 20. Cały czas służył składowania przeładunku węgla, ale co ciekawe i zaskakujące, węgiel, który widzimy, pochodzi z importu, przede wszystkim z Rosji.
a także w Australii i Kolumbii. On the right side there is miner's dock and coal, which is imported mainly from Russia and also from Australia and Colombia. And on the left side there is grain quay and two future houses which were built in year 1912. They are still in use. He stored mainly grain, which is exported to Germany, Netherlands and United Kingdom. Po lewej stronie, na brzeży złożowej, dwa bliźniacze magazyny sprzed pierwszej wojny, czyli ponad 100 latki, zwane potocznie rosyjski dwór. A to dlatego, że tutaj początkowo składowano rosyjski cukier, teraz służą jako magazyny zbożowo-paszowe. Są cały czas w użyciu i zboże stąd jest eksportowane przede wszystkim do Niemiec, do Holandii, do Wielkiej Brytanii. Po lewej stronie niewielki statek, ale bardzo ciekawy, ten biało-niebieski Oceania, należący do Polskiej Akademii Nauk, ogólnonaukowe naukowe na Spitsbergen. Po dalej jest i researching vessel Oceania, belonging to Polish Academy of Science, to provide supplies for the Polish station on Spitsbergen. A po prawej stronie pomału wyłania nam się najważniejszy zabytek na trasie naszego rejsu, na najważniejszy w Gdańsku, to jest Zawisło Ujście, dawna strażnica u wejścia do gdańskiego portu. Na wysokości wyrosły na olbrzymi łańcuch, na samą okolicę Wisły, tutaj kontrolowano wszystkie statki wchodzące bądź wychodzące z portu na Motłani. W początku znajduje się okrągła wieża z laboratorium morską. Teraz kiedy z udziałem Muzeum Miasta Gdańska i także z objęta farą przyrodniczą ze względu na zamieszkujący ją nietoperz. On the right side there is Vistula Mouth Fortress, which was built in 16th and 17th centuries. Here was big train across the river and every ship entering port in Gdańsk was via Koszalk. Now this part is the tower, which was a lighthouse. In 19th century it was a prison, nowadays belongs to Historical Museum of Gdańsk. Przed nami zakręt pięciu gwiszczów, który ma stałe miejsce w historii, nie tylko Polski, ale całego świata. Dlatego, że tutaj, dokładnie w tym zakręcie, 1 września 1939 roku nad ranem poprzek Wisły został ustawiony Schleswig-Holstein i stąd rozpoczął ostrzał Westerplatte, który jest przedziobem naszej jednostki. In front of us there is Five Whistles Curve and here exactly this place. Early morning, the 1st of September 1939, stood a German battleship, Schleswig-Holstein, and began with cannonade towards Westerplatte, Second World War.
Wojny Fortu Mediszaniec w połowie wieku XIX. Podczas wojny na Westerplatte były to koszale oddziałów SS-u jeszcze atakujący polską placówkę i także tutaj 7 września Major Suchalski złożył kapitulację. Przedmiotem medycznym zachodnie pomocy z prawej stronie był Wander, kursujący między Gdańskiem a Lubelszem. To jest około 18 godzin. Należy do polskiego armatora, do Polszeli, z koło brzegu odpływa po Bandera, po Tańską, tam od Bandera. You see the ferry connecting Gdańsk and Stockholm. The cruise takes about 18 hours. I po prawej stronie mamy tu wysep Westerplatte, czyli symboliczne miejsce wybuchu II wojny. Przed wojną Gdańsk był wolnym miastem, a Westerplatte miejscem, gdzie Rosjopolscy składowały broń oraz amunicję importowane przez siebie drogomorską z Zachodu. I do obrony był powołany garnizon, sile początkowo 88, a później 200 żołnierzy. Krótko przeprowadzono danem, rozpoczął ostrzał Westerplatte. I tutaj przez 7 dni około 200 polskich żołnierzy dowodzonych przez majora Henryka Suchalskiego broniło się przeciwko przeważającym siłom niemieckim dowodzonym przez generała Eberharda. It's symbolical place of outbreak of the Second World War. Before war, Gdańsk was a free city and Westerplatte was placed where the Polish army handled the weapons. In August 1939, from Gdańsk port, came German battleships and Holstein, which are not standard began to show Westerplatte. And here, for 7 days, 200 Polish soldiers were defending against about 1,000 Germans. Nabrzeże Olipskie. Nazwa wzięła się stąd, że tutaj w średniowieczu znajdowały się statki rybackie należące do olipskich przestępców. Po prawej stronie przystań dużych statków wycieczkowych, tzw. cruiserów, a przed nami po prawej stronie kopiec i na nim pomnik obrońców wybrzeża. On the right side you see the monument of the defenders of Polish Coast. The monument from 1860s and is symbolizing the handle of the account. I po prawej stronie piękny widok na pomnik obrońców Wybrzeża, pomnik lat 60., który w swoim kształcie symbolizuje rękojeść bagnetu bitego ziemi. As you see the tugboats, the strongest ships in every port. In front of us, the entrance to Gdańsk Port and Gdańsk Bay. Po prawej stronie pomarańczowe statki, są to holowniki portowe, najsilniejsze jednostki w każdym porcie. A przed nami wejście do Gdańskiego Portu i Złota Gdańska. Ladies and gentlemen, we are approaching Westerplatte. Here we have a short break, about 2 minutes. Also, you can here leave the ship, visit this place, and in 2 hours, at 1:45, we will take you back with our next cruise.
or you may stay on the boat and go back with us right away to Gdańsk. I repeat, here you can leave the ship, visit this place, and in 2 hours, at 1:45, we will take you back with our next cruise, or you may stay on the boat and go back with us right away to Gdańsk. No to jest naprawdę same, za chwilę zacumuję do przystanie przy Westopate. I teraz tak, ci z Państwa, którzy płyną w jedną stronę, ci z Państwa, którzy płyną z przerwą, tutaj wysiadają i o godzinie 13:45, zależy jak Państwo naszym kolejnym kursem, a ci z Państwa, którzy płyną bez przerwy, proszę nie wysiadać, krótki postój, około 2 minut i wracamy do portu na Motławie. Powtarzam, tutaj można wysiąść, te półwyspy indywidualnie pozwiedzać i wtedy od 13:45 zabierzemy Państwa naszym kolejnym kursem, albo można nie wysiadać i wrócić z nami od razu do portu na Motławie. Dziękuję bardzo.